Siema, lecimy dalej z Star Islandem. Dzisiaj sobie zrobimy pierwszego dungeona. Tutaj mamy Dim Cavern. I tu mamy tego dungeonika. Dostanę z niego łuk. Tutaj mamy jeszcze jakieś atrybuty. Co powinienem mieć? Czyli boss requirement. Powinienem mieć 1, mam 18. Hit 1, mam 0. Combo jakieś. I mamy Guida. Czyli mamy Spider Queen Bossa. Jeżeli ma poniżej 40% HP, tutaj odpala się druga faza i wskakuje na górę Cave'a, summonując Demon Spidery. Tutaj mamy skille, jakie ma. Poison Blade, Venom, bla bla bla. I Challenge Strategy. Czyli musimy unikać Poison Blade'a. Jeżeli będzie Venom, musimy unikać damage'u na ziemi. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. To co, wchodzimy na tego dungeona. Mamy ziomeczko, wyszukało nam. Jeszcze gierka jest świeża, dopiero wystartowała. Więc póki co na te pierwsze dungeony szybciutko znajduje. Pytanie, jak to będzie wyglądać potem? No bo wiadomo, że potem już nikt nie będzie robić tych pierwszych dungeonów. Jestem giga ciekawy, jak to będzie wyglądać. Dobra, idą goście. Te pytanie, czy tu mi botów nie dodało do tego pierwszego dungeona? Czy to są rzeczywiście gracze, bo takie niki mają jakby... Jakby to były boty, ale nie wiem. Być może mi się wydaje tylko. To jakiś licznik DPS-a? Coś tam niby jest. Dobra, mamy pierwsze mobki. Dungeony trochę jak w WoWie, nie? W WoWie chyba więcej mobków jest. Ale to jest pierwszy dungeon, może później się rozkręci trochę. Zobaczymy, niech tam idzie pierwszy. Myk, trójeczka, kureczka. Piąteczka, OE damage. No niby tak te cooldowny nie są aż takie długie. Tutaj mamy ile? 4 sekundy. Dobra, mamy kastosenkę pierwszą. Oho, pajęczynka spadła. No w końcu bossem jest Spider Queen, nie? Final here. A, tu już bossik będzie. Krótki dungeon. Króciutki dungeonik. Dobra, to będę gadać. O, idzie Spider Queen. No tak graficznie ten bossik nie wygląda najgorzej. Taki ziomek spadł. Dostał na łeb, chłop. Dobra, walimy. Walimy bossa w pierwszym dungeonie. Let's go. Dobra, czyli wychodzi na to, że to chyba boty są. Po prostu do pierwszego dungeona. Dało mi boty. Kolejne dungeony będą z graczami. Piąteczka, pyk. Trzeba trójkę naładować. Wszystko co robi? Musiałbym przeczytać co ona robi. No tak niewiele się dzieje na tym bossie, nie? Stoję sobie, klikam skilla. Druga faza. Czemu ja damage dostaję? I się nie mogę ruszyć. O. A, trzeba deptać te pająki, okej. Okay.
To jest pierwsza mechanika. No i uważać na to dziadostwo, co leci z góry. To się pojawia na ziemi w zasadzie. To jest damage per second, a mogę dać total damage. O. Dobra, dostałem heala. No i tu już chyba więcej nie będzie żadnej mechaniki, bo tam nie by było, że boss ma tylko dwa stage'e. Raczej piątka mi trochę zabiera tego. Jak ja spamuję piątką, to nie kliknę wtedy trójki. No i poszedł pierwszy dungeonik. Dosyć krótki był. Bo też nie był jakiś giga trudny. No, coś tu gadanko jakieś. Dawaj łuk. Dobra, i mamy statystyki całe. Ile damage'u, ile heala, ile damage taken. Flame loot test. Dobra, bierzemy ten łuk. No i tyle. Wychodzimy z dungeona. Idziemy robić kolejne questy. Dobra, tu mam ziomeczka, z którym mam pogadać. Akceptujemy sobie. Co to jest? Kamyczek. Dobra, skip. Dostałem walutkę. Znowu dostałem walutkę. Reputation Shop. A, i tu sobie kupuję mącika, okej. Teraz mam mounta. Też różne inne rzeczy w tym Reputation Shopie. A ja bym chciał zobaczyć, gdzie jest Item Shop. Tu jest premka taka jakby, chyba. Shop. Silver Coin. Potki. Mount Trade. Kurde, to jest tyle tych walut, że ja nie wiem, który to jest Item Shop. Serio. Gdzie jest Item Shop? No już tego mounta kupiłem, no. Dobra, ale gdzie Z? Dobra, mam mounta, muszę iść tutaj. Tu mamy appearance, mount. Dobra, no mam mącika, no super. Reputacja. Title. Nowy title. Skille mogę zupgrade'ować. Gdzie jest item shop? O, o, o. Jak pierwszy raz sobie doładujemy hajsik, to dostaniemy mounta. To nie wiem, co to jest, pendant jakiś. I backpack. I jak sobie na przykład zapłacimy dolarka, to dostaniemy te rzeczy. Czyli system mobilny. Pierwsze doładowanie. To dostajemy wtedy. Dostajemy wtedy rzeczy, nie? Tak, to jest chyba item shop, tak? Mamy skinka. Ło, a fajny mącik. To jest mount prawdopodobnie. 2400 to kosztuje. 1600 ten mount. To jest skin do postaci. Też fajne. 1600? 1600 to jest... Aha. Jak ja mam zobaczyć, ile to jest. To jest ta walutka.
1600 to jest 100 zł ponad. Czekaj. Zostaje 1500 plus 300, czyli 1800, tak? Tak. Gdzieś stówka za mount. O pierdziele, no to. A chyba mounta nie będę kupował. Ja trochę tego nie rozumiem w tych gierkach, bo jakby taki mountik kosztował, nie wiem, 25 zł, no to nie byłoby, ja bym nie miał problemu żadnego, żeby sobie go kupić, nie? Ale za stópkę, no to już... To już chyba wolę sobie gierkę jakąś kupić, niż mounta jakiegoś śmiesznego, na którym będę sobie jeździł. Dobra, jestem chyba w jakimś miasteczku. I teraz mam iść za Faszorem. I on mi coś pokaże chyba. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem. No, dawaj. Gdzie mnie zaprowadzisz? O, jest jakaś cutscenka. Central Square. Kwestik. Co jest? Chciałbym zabić. A, bitkę z nią mam, tego? No dobra. Nie przeczytałem, co daje moja szóstka. A wypadałoby. Nie no, ona słaba jest. Kurde, muszę czekać, żeby pogadać z NPC-em. Pa, 2 sekundy, teraz muszę czekać. New ability. Tamed Beast. Talent pointy. Okej, okay, dostałem nowy itemek. Ile? Aha, ale tego nie mogę. Jeszcze. Main quest. Unlock. Talent. Wild shot. 10% więcej damage'u, kolejny level 20%. Wild shot to jest moja jedynka. Nielsen's collaboration rating, jak mam być szczery. Nie mam pojęcia. Chyba jakaś pasywka jest? Nie wiem, dam to. Niech będzie. No i kolejna jakaś kostenka. Krasnal przyszedł. Tu już chyba będzie kolejny dungeon. Tak mi się kojarzy, że... Gdzieś tutaj w tym mieście był drugi dungeon. Kolejno... Ale jest strasznie dużo gadania z NPC-ami. Średnio lubię takie gry. Ja bym wolał pogrindować sobie mobki albo coś. Czemu żadne grindowniki nie wychodzą, co? Dobra, i znowu gadanko z ziomeczkiem. Dostałem jakąś walutkę. A nie, to jeszcze chyba nie jest dungeon. Najpierw musimy tu wejść, zrobić questa i to chyba później będzie jako dungeon. Front lobby. I to muszę to poklikać. F. Tap the button. No oczywiście mobilka, nie? Dawaj, kolejna. Gdzie jeszcze mam coś? Tutaj. Tak. No i tyle. Musimy pokazać sobie babeczką. Jezu, tu klikania, zbierania, jakieś dodostwa. A, bo ja muszę to zrotatować chyba do środka? A, nie w tą stronę. A tu już whatever wiekał. No i dobra, mamy to. Udało się. 10 level wbiłem. No i tu mam kolejną tą statuetkę, którą odpaliłem.
The Book of Truth. I potem chyba jak to wszystko tutaj porobię, wyjdę stąd, to to będzie chyba jako dungeon. Tak mi się wydaje, bo grałem w jakiejś becie. I to był chyba dungeon. What is favorite important item? Co? What is favorite something special? Kurczak. Tak czy nie? Nie wiem, chyba dobrze. A, symbol of the Capulet family. Nie wiem, lewo. Dobrze? Tak czy nie? Tak, dobrze. How to seek the truth? Nie wiem, to. Oj, źle. Czyli tu miałem iść. No, dawaj. Jezu, jaki głupi quest. The gift of the destiny. Tu. No i znowu źle. O Jezusku. Ty co jest? To tu źle i tu źle. What the fuck? No pa. Nie wiem, bez sensu. Chyba, że ja mam tu paść na tym. No idę tu i padam. I nie padam. Nie wiem, jakiego dziwne to było. Głupi quest, nie podoba mi się. 11 level, super. Idziemy do secret roomu. Dobra, znowu z ziemeczkiem muszę pogadać. Znowu poklikać, super questy. Świetne questiki. No, dawaj. I teraz musimy zamknąć portal. Przybijemy sobie mopki, które są giga słabe. Dobra, padł. Teraz bohity padają. Aha, bo ja tych chyba muszę zabić. Portal zamknąć. Tak. Dobra, mamy jeden. Idziemy dalej. Dobra, i teraz tego walimy. Dymeczka. Jeden. I tu jeszcze jeden. I powinien szybko paść, no. No i mamy to. Damy sobie z kolejnym ziomeczkiem. No i chyba tyle. Zaraz zobaczymy. No i tyle. Hunter Cape'a dostałem. Questik. Czekaj, Memory Crystal Ball. New Ultimate. Dobra, czyli to już będzie kolejny dungeonik, ale to już sobie zrobimy następnym razem. Także tyle.